Ewa Pana, dzień dobry, zapraszam na informacje z regionu. Niepijanym kierowcom. Taki kierujący odpowiada za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara pozbawienia wolności i również utrata uprawnień. Sanocki oddział neurologiczny w nowym szpitalu. To jest nasze najmłodsze dziecko, nasza perełka. Apel o profilaktyczne szczepienia przeciw wściekliźnie. Apelujemy jak najbardziej o szczepienie psów, kotów. Kierowcy dowiedzą się o utrudnieniach na drogach za sprawą SMS-a. Chcemy pomagać kierowcom. Wiemy, że bardzo irytujące bywają przestoje na drogach spowodowane chociażby wypadkami. Po ostatniej serii śmiertelnych wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców w Polsce pojawia się pytanie o stan bezpieczeństwa na podkarpackich drogach. Jak wynika z policyjnych statystyk, w ubiegłym roku w naszym regionie doszło do 1900 wypadków. Zginęło w nich 129 osób. Policja zatrzymała 1140 nietrzeźwych kierowców. Ostatnio szerokim echem odbiła się szarża pijanego kierowcy w Sanoku. Policjanci pełnią służbę w sobotę. Zauważyli, że przez ulicę Krakowską około godziny 19 pędzi samochód marki Toyota w dodatku bez włączonych świateł. Udali się w pościg za tym kierującym. Mieli w samochodzie wideorejestrator, w związku z czym nagrali całą sytuację i okazało się, że kierujący jedzie niemal 140 km na godzinę. Zatrzymali go. Po zbadaniu okazało się, że ma w organizmie 2 promile alkoholu i w dodatku nie posiada przy sobie prawa jazdy. Ta ekstremalna historia skończyła się zatrzymaniem przez policję, ale inne kończyły się śmiercią niewinnych ludzi. Pora roku ma ogromne znaczenie, gdyż pora roku wiosna, lato, jesień, kiedy aura jest sprzyjająca, rzeczywiście charakteryzuje się wzrostem liczby nietrzeźwych kierujących na drogach. Niemniej jednak zima to jest okres, kiedy odnotowuje się delikatny spadek tej liczby. Taki kierujący odpowiada za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara pozbawienia wolności i również utrata uprawnień, ale oczywiście o karze decyduje w każdym przypadku sąd. Zdaniem ekspertów, ludzie siadający za kierownicą pod wpływem alkoholu często nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie stwarzają. Alkohol powoduje, że wzrasta pewność siebie, a zdrowy rozsądek znika jak kamfora. Tymczasem za jazdę, nawet po jednym piwie, można zniknąć za kratami. Już wkrótce oddział neurologiczny Szpitala Specjalistycznego w Sanoku zostanie przeniesiony do nowego budynku. Będzie to ogromny oddział o powierzchni prawie 750 m2 ze wszystkimi udogodnieniami dla pacjentów. Dla lekarzy najważniejsze jest to, że będą mieć nowoczesną część diagnostyczną i tak zwaną część ostrą, na której będą mogli przebywać pacjenci nieprzytomni i sparaliżowani. To jest nasze najmłodsze dziecko, nasza perełka. W tej chwili trwają prace wyposażeniowe oddziału, prace budowlane zakończyliśmy końcem grudnia. Czekają nas jeszcze odbiory techniczne i chcielibyśmy na przełomie lutego i marca ruszyć. Sale na tym pododdziale będą wyposażone w najnowszy sprzęt do opieki i nadzoru nad zdrowiem pacjentów. To są specjalne łóżka intensywnego nadzoru, to jest sprzęt monitorujący, a więc kardiomonitory, pompy infuzyjne, defibrylator. To wszystko, co służy tym najcięższym pacjentom, jest nowe. Czekaliśmy na tą chwilę bardzo długo, nawet kilkadziesiąt lat mogę powiedzieć. Pracowaliśmy w bardzo trudnych warunkach. W tej chwili mamy komfortowe warunki dla pacjentów i do pracy dla personelu również. Teraz w kolejce na przenosiny czeka jeszcze oddział laryngologiczny. To ostatni oddział, który znajduje się w starym szpitalu. W planach są też kolejne inwestycje. Czeka nas jeszcze modernizacja bloku operacyjnego. To jest duże zadanie z środków unijnych najprawdopodobniej. No i bardzo chcielibyśmy wyremontować oddział położniczy i noworodkowy. Również projekt jest już napisany i jest w trakcie rozpatrywania z środków norweskich. Przenosiny oddziału wraz z administracją do nowego budynku jest możliwe dzięki pieniądzom przekazywanym z Ministerstwa Zdrowia, a dokładniej z rezerwy budżetowej. Szpital otrzymał na inwestycje prawie 4 miliony złotych. Powiat dołoży ponad 1,5 miliona. Podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii apeluje do mieszkańców Podkarpacia o coroczne profilaktyczne szczepienie przeciw wściekliźnie psów i kotów. Tylko dzięki szczepieniom zabezpieczyć można zwierzęta przed tą groźną chorobą, jaką jest wścieklizna. To śmiertelna wirusowa choroba zakaźna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych.
Apelujemy jak najbardziej o szczepienie psów, kotów, ze względu na to, że ta liczba przypadków właśnie u psów, kotów jest, utrzymuje się na stałym poziomie, czyli w 2012 roku było 13 przypadków u psów, 10 przypadków u kotów. W 2013 było 11 przypadków u kotów, 10 przypadków u psów, więc utrzymuje się stały poziom zachorowania właśnie u psów i kotów. Apelujemy o to, aby szczepić psy i koty przeciwko wściekliźnie. Inspekcja przypomina, że koty ze względu na ich tryb życia są znacznie bardziej narażone na zakażenie wirusem wścieklizny. Stąd ich szczepienie jest potrzebne i zalecane. Kot po prostu chodzi swoimi drogami i wtedy ma możliwość kontaktu z dzikimi zwierzętami. Dlatego jest tutaj bardziej narażony na ewentualną ekspozycję na wirusa wścieklizny. Szczepienia wykonywane są przez wszystkie lecznice dla zwierząt funkcjonujące w województwie podkarpackim. Podkarpacka Policja wdraża i testuje policyjny system powiadamiania alarmowego. System ma służyć przede wszystkim kierowcom podróżującym po drogach krajowych i powiatowych województwa podkarpackiego. Założeniem twórców systemu jest uniknięcie kilkukilometrowych korków, tworzących się zwykle w miejscach wypadków. Chcemy pomagać kierowcom. Wiemy, że bardzo irytujące bywają przestoje na drogach spowodowane chociażby wypadkami czy innymi losowymi zdarzeniami. To może być na przykład drzewo, które wskutek wichury upadnie na jezdnię. Kierowcy muszą czasami stać, czekać na przejazd. Taka wyprzedzająca informacja pozwoli im zaplanować trasę inaczej. Chcemy to realizować wysyłając SMS-y z konkretną informacją, gdzie jest utrudnienie, z jakiego powodu i jak długo może potrwać. SMS-y wysyłane przez system będą bezpłatne. By je otrzymywać, należy zarejestrować się na stronie www.podkarpackapolicja.gov.pl. Zgłoszenie aktywne jest przez 6 miesięcy od daty rejestracji i zrezygnować z niego można w wybranym przez siebie momencie. Ponad 20 filmów dokumentalnych, których autorami są alpiniści i himalaiści, można obejrzeć było podczas 10. przeglądu filmów górskich, który odbył się w Ustrzykach Dolnych. Większość prezentowanych filmów to zapisy wypraw wysokogórskich, głównie w Himalaje i Alpy. Chodzenie po górach to przecież jest chodzenie ludzi z ludźmi po tych górach. I tylko opowiadanie o tych zdarzeniach ma sens. Góry jako takie, jako kupa kamieni, skał, lodu, to jest piękny wytwór natury, ale one nabierają cech ludzkich, czy stają się ciekawe dopiero wtedy, jak znajdują się w nich ludzie. Festiwal cieszy się ogromną popularnością. Można było tam spotkać sławy polskiego himalaizmu, między innymi Krzysztofa Wielickiego, który z sentymentem wspominał swoje pierwsze wędrówki po Bieszczadach. W Bieszczadach był taki okres na studiach, gdzie jeździliśmy bardzo turystycznie. Ja w Bieszczadach pamiętam, jedne pół wakacji spędziliśmy w Bieszczadach wtedy, kiedy Armstrong lądował na Księżycu. Pamiętam, byłem tutaj w tym rejonie z kolegami ze studiów. No ale potem jednak pochłonęło mnie wspinanie i no, do wspinania są potrzebne turnie, skały, prawda? Więc to się zaczęło od skał Tatry, potem dalej, Dolomity, Alpy, etc., czyli wszystkie góry świata. Ja oczywiście czasem wracam tutaj do Tatr, w Bieszczadach też byłem niedawno, ale to już turystycznie, z dziećmi czy z wnukami. Krzysztof Wielicki wspominał też, że Mount Everest zdobywał w butach z krośnieńskiej fabryki Fabos. Krośnieńskie zakłady budowały takie buty i Andrzej Zawada zamówił specjalnie dla wyprawy everestowskiej buty, które były z sztucznego tworzywa uszyte, bo chodziło o to, żeby skóra nie zamarzała. No i oczywiście one może nie były jeszcze, no, trudno było przyrównać ich do dzisiejszej technologii, ale jak na tamten czas były całkiem udane, no i jak widać weszliśmy na Everest, czyli jakiś sukces krosno odniosło. Pierwszy przegląd odbył się przy okazji Międzynarodowych Zawodów Ratowników Górskich. W założeniu miała to być jednorazowa impreza, jednak zainteresowanie daleko przerosło oczekiwania i tak powstał przegląd filmów górskich w Ustrzykach Dolnych. Przegląd cieszył się dużą popularnością tej publiczności, bo to właśnie dla publiczności robi się te przeglądy. Gdybyśmy tu sprowadzili, nie wiem, Reinholda Messnera i sala byłaby pusta, to nie miałoby to najmniejszego sensu. Także robimy to z myślą o mieszkańcach Ustrzyk, mieszkańcach regionu, młodzieży, która zaczyna ferie, bo tak staramy się, żeby właśnie połączyć przegląd filmów górskich z feriami tu na Podkarpaciu. Przyjeżdżają też tu turyści.
Imprezie towarzyszy wystawa fotograficzna himalaisty Piotra Snopczyńskiego, autor zdjęć z wyprawy na najwyższe szczyty górskie, Mount Everest, Nanga Parbat, Makalu czy Broad Peak, tym razem prezentuje fotografie z ubiegłorocznej ekspedycji na Manaslu. Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki oraz utwory muzyki klasycznej można było usłyszeć podczas koncertu noworocznego Młodej Sanockiej Filharmonii. Sanok jest miastem muzyki, miastem instrumentalistów, wokalistów, z czego należy się bardzo cieszyć, ponieważ muzyka podobno łagodzi obyczaje, a dobre wykonywanie muzyki na pewno przysparza dużo radości i takiej wrażliwości naszym słuchaczom. Koncerty odbywają się co miesiąc i mają za zadanie propagowanie twórczości kompozytorów polskich i obcych, ale również pokazywanie dorobku uczniów Szkoły Muzycznej w Sanoku. Od lat wiadomo, że pokazywać jest co. Uczniowie dzięki Bogu zdobywają miejsca w różnych konkursach, w związku z tym ta promocja jest niezwykle potrzebna. W tym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.